Jeżeli możesz, to zostaw pod tym filmem łapkę, zasubskrybuj ten kanał oraz wbijaj na mojego Discorda, gdyż daje mi to naprawdę sporo motywację do pracy. A teraz zapraszam na film. Dobra, siemano, kolejny odcinek Zamonga. Gramy w takim razie. Może tym razem w końcu ja będę. Nie będę. Ja nigdy nie jestem. Gramy cały czas z tą samą ekipą. Nie, staję. Dajcie mi w końcu impostora, ja pierdzielę. Na chuj się patrzysz. Nie chcę demonetyzacji, mówił. Kaszel opuścił grę, to dobrze, się nie zarazimy. Dobra, kafeteria. Dobra. O kurde, kaszel. Michał, prowadzisz. Możesz pytać o wszystko, nie? Gdzie kto skończył i w ogóle. Dobra, więc tak, kwestia jest taka, gdzie kto był, ponieważ na pewno widziałem, że Riser siedział tam od początku, tam na samym starcie. No i tam dalej siedzi. A ja poszedłem w stronę kafeterii i od razu widzę ciało, więc... Ja, Oliwia i matko byliśmy razem przy reaktorze i go napełniliśmy pod koniec plus meczu. Jeden. No. Mm. Dobra. Ja zrobiłam zrobić tylko jedno zadanko też w reaktorze, a mam trzy. No to możesz, no Michał, to dwa, jako... 2137. Jako, że prowadzisz, możesz dopytywać, gdzie kto skończył grę, gdzie kto był, jakie zadanie zrobił. Możesz o wszystko pytać. Prowadzisz ten rozmowę. Tak, wiem o tym, ale w tym jest problem, że ci, co są wykluczeni, to ja znowu podejrzewam 2137 w tym momencie. To już jest tutaj prześladowanie. No nie, to jest prześladowanie, no jest czarny. Jezus Maria. Ej, widzieliście go w tunelu? Czy ktokolwiek widział 2137? Ja nie widziałam go. Ej, nie, my biegliśmy do reaktora, a nie widzieliśmy go. W sensie ja go nie widziałam, nie wiem jak inni. Ja na przykład chyba, że my byliśmy w reaktorze i on był dopiero w tej dekontaminacji. No to teoretycznie Wentami mógł sobie szybko przelecieć od kafy do dekontaminacji. Miłosz ten był w ofisie. Dobra, ja vote 2137. Nie tu. I też Wend też jest w tym tunelu do reaktora. Kto jest czerwony? To znaczy, że ten, że jeden poszedł, tak? Nie wiadomo. 2137 wyeliminowany. O ile był impostorem, nie? Zobaczymy, bo teraz sam nie jestem pewien. Ale tam mógł zrobić zadanie. Nie zrobił. Okej. Kaktus, Ernie. Dobra, zobaczymy. Oliwia, matko. Nie. To widziałem trzy lasa pod sfunty. Siemka. Po kolei, Oliwia, gdzie byłaś? W
Ja biegam do reaktora, ale zrobili sabotaż, więc biegam do tego opisa, czy tam admina, czy co tam jest. Kaktus, gdzie my byliśmy? Ogólnie... dekontaminacja. Hej. Ogólnie mogę się spytać coś o halasa? Ja byłem z tym... Pytaj. Z i jak się tam znalazły? Normalnie. No. Mogę się coś zapytać? No pytaj się. Czy Kalas, widziałeś kogoś dookoła ogólnie? Jak robiłeś tam jakieś zadanko? Widziałeś kogoś dookoła? Jak ktoś sobie biegał obok ciebie? Tak, kurwa, i nie zwróciłem... Nie, nie byłem sam. I nie zwróciłem uwagi, kto to był. Słyszysz? Tak, mówię, że... Ej... To byłeś ty. Ja. Chwila, tak właściwie to Michał powtórz, dlaczego ty podejrzewałeś 2137? Co? Kto był na spawnie? Kto był na spawnie? No bo wy się jakoś wytłumaczyliście. A on nie. Jako, jako jedyny. No ale pytają cię dzieciały Erni. Dobrze, byłem na Arminie i widziałem podejrzane mignięcia. W reaktorze i laboratorium uznałem, że tam prawdopodobnie jest ciało. Poszedłem, no i się nie myliłem, ciało tam było. Gdzie? Ile jest laboratorium od reaktora? To są te takie dwa pokoje za dekontaminacją. W zasadzie obok siebie, ciało było w laboratorium. Mi się wydaje, że to może być. Ja łaziłem za kaktusem od startu. Czy ktoś może potwierdzić, że Michał nie jest? Nie było mnie. Nie wiem. Na kogo? Jeżeli teraz zginę, to jest czerwony, mówię wam. A jeśli ja, to Michał. Poświęca się. Co jest, kurwa? Czemu nie mogę? Bez sensu. Muszę wiedzieć, co to za pokój. Office, dobra. Obok jest admin. Okej, okay, czyli matka. Tu będą ciała, znają życie. Za chwilę. Tak, gdzieś tu znajdę ciała. Dobra. Ej, przestańcie ich wszyscy klikać. Zobaczymy. Tylko gdzie to ciało będzie? Jakoś tak samo wyszło. Matko łazi, ale nie robi zadań, okej. Okay. Może olewa te sprawy. Dobra, kolejna jest tam. Zaraz zobaczymy. Ma. Dziwne przeczucie. Czerwone. Znowu, nie robi zadań. Mimo, że... Może. Okej. Okay. Ej, mam pytanie do Białego. Jak ty się tam znalazłeś, tylko ten, w laboratorium, jak patrzyłem całą rundę drzwi, czy nikt tam nie wchodzi? Takie pytanie.
Przezą. Ja wiem, ten, między kontaminacją i patrzyłem, kto tam chodził, ten Bigo Oliwioń i nie wiem, ty tam biegłeś, tam Dezo. Według mnie Dezo jest impostorem. Ciekawa teoria. To może być... W sensie to biały, może... tak? Bo jest tak, Dezo. Tak. Który Dezo? Nix czy zwykły? Biały. Ja powiem tak, że ja szukam białego i biały wbiegł do reaktora, popatrzył, żadnego zadania nie zrobił i wybiegł. Ale tak samo robił matko. Też niby robił zadania, ale ich nie robił, więc... On się nawet nie krył z tym, że nie robił zadania, po prostu wbiegł, popatrzył na mnie i wybiegł. A ja robiłam zadanka w reaktorze. Dobra, najpierw wyeliminujemy Dezo, potem matko. Dobra, pierdolę. Ale to nie jest żaden, to że ja powiedziałam, że... To jest trochę dziwnie, że oni się tam tepną. Dobra, co ty pierdolić już, to ja. Dobra, wystarczy ci odpowiedź. Dziękuję, do widzenia. Głosować. Kurwa, nie chce mi się, no. Hop, tak, pierdolę. Odstawiam, że to nie jest, że on troluje i że nie jest, ale jak sam jest. Kurwa, no. To jest chujowa mapa dla mnie. Ta mapa jest najlepsza. To jest chujowa mapa, no nie wiem kto ma taki... Cudowna. Mapa to jeden, kurwa, nie ma lepszej. Ta trzecia mapa jest najgorsza. No, dobrze mówiłem. Dezu się tepnął wentem. Czy... Dla mnie pierwsza jest najgorsza. Czyli co, pierwsza jest znowu taka był spoko, czarny? Ta druga, którą teraz gramy jest super, a ta trzecia jest okropna. Czyli znowu okropna. Był czarny i ten? I... Biały. No ale było dwóch. No biały był pierwszy. No czarny i biały. Czyli ten 3-2. O, a mówicie, że ja rasista. Ja wiedziałem, bo ten Dezu się tam tepnął wentem do lawa. Nie wchodził, a był tam. Ja tak. Ej właśnie, ale kto to gada teraz? Ja mówiłam, kaktus. Ej, zabraliście mi różowy kolor, oddajcie mi różowy kolor. A już ci oddaję. Nie, jestem czarny! Rasista. Szybko! No dajcie mi różowy kolor, no. Dezo wziął. Dobra, mogę... Kuźwa, Dezo zabije. Nie! Dezo podrywa Oliwię. Tak. Jezu, teraz wyglądam jak Żygi. Odzyskałem swój czarny kolor. No jestem teraz pomarańczowa, no dajcie mi różowy. Za mnie ja. Damn it. Riser zabije cię za to, że mi wziąłeś kolor. Spoko. Śmiało. Będzie wiadomo, kto jest impostorem. Będę cię teraz przez całą rundę gonić. I miej teraz mindfucka, czy jestem, czy nie. No. Ernie, co tam? Jak się miało być im? To nieźle. Co tam, Ernie? Nieźle. To nie ja, ale okej. Okay. Ogólnie dla mnie dziwna taka sprawa trochę, bo o, XD pierwszy zagłosował, a najlepsze jest to, że ja go cały czas kurwa obserwuję, łażę za nim jak taki debil i on tak się czai i kurwa zadań nie robi. Chuj jebany. Ja się domyślam, że ciało było w elektryku, bo tylko tam mnie nie było. Jak się tam znalazłem? Robiłem pierw wpisywanie numerków z karty w adminie, potem robiłem te takie kółeczka w adminie, potem robiłem liście w O2 i potem wyszedłem, tam się spotkaliśmy, wywróciliście tam i znaleźliście ciało najprawdopodobniej w elektryku. Możecie mnie pogwałtować. Były dwa ciała. Ale chwila, dlaczego
dlaczego Ryzer zagłosowałeś od razu, tak od razu? O kurwa, on stamtąd szedł. Nie, XD zagłosował jako pierwszy. No, ale... Dezu pierwszy. Ale Ryzer od razu po nim. Na kogo głosujecie, bo nie wiem... Ja na Erniego, bo na przykład jak właśnie szliśmy, Oliwia... Właśnie. Ja biegłem całą rundę z Ryzerem. Całą rundę, nikogo nie zabiłem. Właśnie. Ja biegłem sobie na adminka, wy biegliście na właśnie... No tego, przed nami tam był Ernie, to... Koniec tematu, głosujcie. Ja prześladuję XD cały czas. Ja teraz prześladuję Erniego, jak nie będzie... Kurde, ja to jest. Wiele. Coś czuję, że to będzie ten i... Czekaj, ktoś zapamiętał, na kogo zagłosował ten? Ernie? Ja zagłosowałem na XD. To jest XD. No to głosujemy na XD i Erniego i wygra na S. Stoimy to. Ogarnijcie się z tym. A to pierdolę te światła. Kurde. XD na stówę. 6-1, 6-8-1. To jest jeszcze jedno zadanie. Ty chuju mały. Hello darkness, my old friend. I hope. Biblet Hump, widzowie. Nie żyjesz? XD? XD. XD? Dezu, wyskoczmy z Benta. Nie, ja od początku mówię, że to XD. Ale drugi tron jest. Deza tron. Dezu. Nie, to nie Ajdanie, bo XD był ze mną i on tam stał. Ale wy jesteście głupi. Oliwia, widzę, że minutę cicho dla mnie. Dobrze. Ja się nie posłucham. Ja nie wiem, coś dziwnego się odwaliło. Sam nie wiem, co się stało w sumie. Ale ty tak w sumie jest przegrana, bo jest 6 typa, wywalicie teraz jednego, to i tak jest 2 impo, nie? Chyba, że to dobrze. Oj, chuj. Dobrze. Ja byłem z XZ, więc to nie mógł zabić. Ciężko grać, bo zawsze... To nie jest na pewno ten... Cały... Erni? Według mnie to... Wiedziałem. Wiedziałem, kurwa, że to jest niewany kaktus. Aha. Jak ja już zginęłam, to wtedy się zorientowałam, że to kaktus, bo połączyłam fakty, że wszystkie oskarża i to takie było dziwne. Ale kurwa, no to byłem ja, no o chuj wam kurwa chodzi. Ja to byłem. Kurwa. Dobra. To by było na tyle w tym odcinku Dziwadełka. Ej, trzymajcie się, pierwszy raz widzę taki rage Erniego, to jest coś pięknego.